My Polacy o Romach na ogół wiemy tyle, co z piosenki My Cyganie. Dobrze więc, że powstają programy artystyczne, które naszą wiedzę o Romach nieco poszerzają. Do nich zaliczyć można udany spektakl na cygańską nutę, który zaprezentowano 21 października na scenie Młodzieżowego Domu Kultury. Jak prezentuje spektakl jego producent, to projekt niemal światowy. Ze spektaklu ma wynikać na pewno, chcemy w pierwszej części pokazać publiczności klasykę. Muzykę klasyczną w różnym wykonaniu i w różnym wydaniu. Dlatego mamy polskich solistów, mamy ukraińskich solistów. Staramy się zachować klasykę na najwyższym poziomie. W drugiej części koncertu chcemy pokazać tą muzykę romską i tą ich historię, skąd ona to przyszła, poprzez też artystów romskich. W spektaklu prezentuje się 24 muzyków, dwóch solistów, czteroosobowy chór i cztery pary tancerzy. Wszyscy z Narodowego Akademickiego Teatru Operetkowego z Kijowa. Do projektu zaproszono również czterech solistów z Polski. Cała publika bawiła się wyśmienicie i nie dziwo. Muzyka cygańska bardzo jest lubiana. Romska muzyka jest bardzo gorąca, taka jest od muzyka od narodu. I od tego ludzie lubią tą muzykę, bo ona jest taka ciepła dla duszy. I różna, nie jest tylko wesoła, jest też smutna. I od tego ja myślę, że jest taka ulubiona muzyka romska. Muzycy brzmieli wyśmienicie, bez źdźbła chałtury, jak zaprezentował ich producent. Dodać należy, że idzie nie jedynie o biegłość warsztatową, grają na świetnych instrumentach. To jest austriacki majster, Walter Feiler. I ta familia mała oryginalny instrument Stradivariusa. I z tego instrumenta robili kopię. To jest odna z tych kopii, jaka ma lat 100. Trzy solistki, trzech solistów i chórzyści to również oczywisty walor spektaklu. W części drugiej zatytułowanej Rewia Bałkańska w świat muzyki Romów wprowadzała Elena Rutkowska. Ta aktorka warszawskiego Teatru Buffo wywodzi się z rodziny kijowskich Romów. Jej wykonania są żywiołowe. Publika nagradzała je gromkimi brawami. Od wieków Romowie śpiewają o miłości, o naturze, o pięknie natury. No i oczywiście o swoich troskach codziennych też śpiewają Romowie, bo tych nie brakuje. Wśród publiki odnaleźliśmy panią Henrykę, która pamiętała tabory cygańskie z lat 60. Rozbijały się na Cegielnianej. Jak mówiła, cyganie w kolorowych strojach pięknie śpiewali przy ognisku. Pewnie też i tak. My cyganie, co pędzimy z wiatrem, znamy cały świat. Nic tylko pozazdrościć takiej niezależności i swobody.